ojczyznę oddali wszystko. Swoją młodość, miłość, rodzinę, przyszłość. Choć może nie jeden z nich się bał, zawahał, zatęsknił za żoną czy rodzicami, każdy z nich był przecież zwykłym człowiekiem. Chłopakiem czy mężczyzną, zwykłym mieszkańcem polskiej wsi czy miasteczka takiego jak Tarnobrzeg. A jednak to wszystko porzucili, bo walka była ważniejsza. A raczej, bo właśnie tak wyobrażali sobie swoją przyszłość. Dobre rodziny, bliskich, swojego kraju. Nie bez przyczyny nazwano ich żołnierzami wyklętymi. Los obszedł się z nimi wyjątkowo okrutnie, nie tylko za życia, ale także po śmierci nie mogą zaznać spokoju. Piszę do ciebie, mamo, bo wiem, że klęcząc prosisz Boga o syna i o zmiłowanie, bo wielka w sercu twoim trwoga. Nie płacz, mateczko, czas jest lekarstwem, co leczy rany, a za dni kilka przyjdzie pismo, że wyrok został wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się boję, a w sercu taka miłość płonie. Więc klęcząc u nóg twoich, mamo, całując spracowane dłonie, nie płacz, mateczko, muszę przejść te 7 schodów do piwnicy, nieść moje 18 lat, aby nie wlekli mnie strażnicy. Kocham cię, matuś, słońce, wiatr i łopot żagli na jeziorze i pierwszych pocałunków smak i kiedy jest wzburzone morze. Umierać jest mi strasznie żal. Przysięgam na mą biedną duszę, tak trudno przejść te 7 schodów, a przecież przejście muszę. Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za nas ktoś upomni. Żegnaj, mateczko, muszę kończyć. Klucz zgrzyta w zamku, idą po mnie. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie niepodległościowe na skutek braku reakcji aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast demokratycznych wyborów oraz na fakt, iż państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod rządami Sowietów. Świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich goryczy od komunistycznych władz w postaci tzw. amnestii, które okazały się podstępnymi pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa jeszcze raz pokazała, ile są warte jej zobowiązania i przyrzeczenia. Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, dnia 21 października 1963 roku. Wiele upłynęło czasu, nim 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w mokotowskim więzieniu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, majora Adama Łazarowicza, porucznika Józefa Rzepkę, kapitana Franciszka Błażeja, porucznika Józefa Batorego, porucznika Karola Chmiela, majora Mieczysława Kawalca. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Oszukani, porzuceni, nieugięci, opluwani, poniżeni i wyklęci, pozbawieni swoich domów, swojej ziemi. Poszli walczyć, żeby zginąć albo zmienić, lecz ich los dawno sprzedano potajemnie. Razem z tymi wrzuconymi w obcą ziemię,
razem z całą konspiracją i narodem oddał aneks podpisany mimochodem. Ich zasługi przekreślono polityką i oddano ich kupionym najemnikom, żeby zwłoki najlepszych obrońców rozrzucili pohańbione gdzieś na słońcu. A my wciąż szukamy grobów tych wyklętych, nieugiętych, rozstrzelanych, naszych świętych. Kiedy kaci przyszli do zbiorczej celi śmierci po majora Łupaszkę, ten, jak wspomniał współwięzień Mieczysław Chojnacki, właśnie wyszedł z kaplicy, gdzie się modlił. Podszedł spokojnie do drzwi, następnie zatrzymał się na chwilę, odwracając bokiem do pozostających w celi i pożegnał słowami: „Z Bogiem, panowie”. Odpowiedział mu chór głosów: „Z Bogiem”. Zniknął nam z oczu za zatrzaśniętymi drzwiami. Skazany prowadzony był wieczorem przez dziedziniec, pod związane z tyłu ręce, przez dwóch strażników. Trzeci strażnik, kat, poszedł z tyłu. W pomieszczeniu pomiędzy magazynem a łaźnią więzienną następował strzał w tył głowy. Straconych chowano w bezimiennych grobach, do dzisiaj niezidentyfikowanych. Mam cię, obcy człowieku, co kości odkopiesz białe, kiedy wystygną już boje, szkielet mój będzie miał w ręku sztandar ojczyzny mojej. Przez lata nie wolno było mówić prawdy o antykomunistycznym podziemiu zbrojnym, organizacjach, które od chwili zakończenia wojny aż do roku 1963 walczyły w konspiracji. Nie mówiono o tym w szkołach, nie pisano w książkach. Jeśli wspominano, to z pogardą, mówiąc o nich: bandyci, zdrajcy, zaplute karły reakcji. Tutaj, w Tarnobrzegu, urodził się 24 września 1918 roku major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oficer Armii Krajowej, członek Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, cichociemny, kawaler orderu Virtuti Militari, lubiany przez rówieśników, szybko trafił do harcerstwa. Był ochotnikiem w wojnie obronnej 1939 roku, mając zaledwie 20 lat. Później walczył we Francji i Wielkiej Brytanii. W Anglii trafił do ośrodka szkoleniowego cichociemnych. Tam w marcu 1943 roku złożył przysięgę i przybrał pseudonim Zapora. W nocy z 16 na 17 września 1943 został przerzucony na teren Polski. W czasie niemieckiej okupacji cichociemny bronił ludność Zamojszczyzny przed represjami. Jesienią 1945 roku, po powstaniu antykomunistycznego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, major, jako komendant oddziałów leśnych, był odpowiedzialny za dywersję i akcje skierowane przeciwko organom komunistycznego aparatu represji w województwie lubelskim. Z czasem obszar jego działania rozszerzył się na tereny Rzeszowszczyzny i Świętokrzyskiego. Po ogłoszeniu przez komunistów amnestii powiedział: „Amnestia to jest dla złodziei. My jesteśmy Wojsko Polskie”. Podczas próby przedostania się na zachód, wskutek zdrady, aresztowany. Po trwającym ponad rok brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci i 7 marca 1949 roku wraz z 6 podkomendnymi stracony w katowni bezpieki na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Wychodząc na egzekucję 7 marca 1949 roku przed godziną 19 powiedział: „Przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła”. Nie wszyscy do dziś
dają się przekonać, że żołnierze antykomunistycznego podziemia byli patriotami walczącymi o prawdziwą wolność przeciwko Sowietom. Zbigniew Herbert napisał kiedyś: nie dajmy zginąć poległym. To, czy spełnimy to wołanie, zależy tylko od nas. Umierać jest mi strasznie żal. Przysięgam na mą biedną duszę. Tak trudno przejść te 7 schodów, a przecież przejść je muszę. Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za nas ktoś upomni. Żegnaj, mateczko, muszę kończyć. Klucz zgrzyta w zamku, idą po mnie.